Dobry, witam Państwa. Spotykamy się dzisiaj niemalże w przededniu 80. rocznicy przybycia do KL Auschwitz pierwszego transportu polskich więźniów politycznych, który to moment jest uznawany powszechnie jako czas, kiedy to powstał obóz koncentracyjny na przedmieściu Oświęcimia zwanym Zasole. Jednakże historia ta ma swój początek znacznie wcześniej i na podstawie niedawno odkrytych dokumentów można prześledzić cały proces powstawania Auschwitz i zrozumieć przyczyny, jakie kierowały niemiecką administracją i władzami SS, które doprowadziły do powstania obozu. Otóż w 1939 roku, jeszcze w czasie, kiedy toczyły się na ziemiach polskich walki we wrześniu, na Górnym Śląsku doszło do masowych aresztowań Polaków. Przeprowadzały je władze policyjne, przeprowadzały je grupy samoobrony niemieckiej ze Brzuszu. I generalnie Polacy ci w wielkiej liczbie byli kierowani do lokalnych aresztów i więzień. I bardzo prędko okazało się, że więzienia te nie są w stanie pomieścić aż tak wielu zatrzymanych. W owym czasie, a mam tu na myśli mniej więcej październik, listopad 1939 roku, wielu lokalnych notabli niemieckich, komendantów posterunków, alarmowało władze zwierzchnie, że te więzienia istniejące na terenie Górnego Śląska są przepełnione. Wówczas to pojawiły się projekty, ażeby albo rozbudować istniejące areszty, albo też zbudować zupełnie nowe więzienia. W sumie mowa było aż o 12 takich obiektach. Było to spowodowane tym, że choć więźniowie ci mieli zostać przeniesieni do obozów koncentracyjnych w Niemczech, typu Dachau, Sachsenhausen, Mauthausen, Buchenwald i innych, to jednak w tym właśnie czasie obozy te były albo już mocno przepełnione, albo też, jak to było na przykład w przypadku Dachau, który to obóz został przekształcony w bazę szkoleniową dla oddziałów SS. W obozie Sachsenhausen wybuchła epidemia tyfusu. W związku z tym w siedzibie wyższego dowódcy SS i policji we Wrocławiu powstała idea, ażeby w jakiś sposób rozładować ów tłok w więzieniach, tworząc gdzieś nowy obóz przejściowy. I przypuszczalnie już w końcu listopada, a może i na początku grudnia, zwrócono uwagę na istniejący na przedmieściach Oświęcimia kompleks baraków koszarowych, był koszar Wojska Polskiego, 73. Pułku Piechoty, który to wydawał się być jak najbardziej odpowiedni do takich celów. To znaczy stworzenie obozu tymczasowego, obozu przejściowego, czy też obozu kwarantanny, jak wówczas mówiono, dla 10 tysięcy polskich więźniów. Ci ludzie mieli tam przebywać do momentu, kiedy to zakończy się rozbudowa obozów koncentracyjnych Starej Rzeszy i kiedy będzie możliwym przeniesienie tychże więźniów w większej liczbie do Niemiec. Wiemy o tym, że już w tym okresie prowadzono jakieś wstępne negocjacje z Wehrmachtem, ponieważ Wehrmacht był niejako właścicielem tych obiektów pokoszarowych w Oświęcimiu. Wiemy też, że w połowie grudnia, kiedy to inspektor obozów koncentracyjnych Richard Glücks zwracał się z prośbą do Reichsführera SS Himmlera o rozwiązanie problemu przepełnienia więzień na okupowanych ziemiach polskich, wspominał on jedynie o Wielkopolsce i o Pomorzu. Nie wspomniał natomiast o Śląsku, co wskazywałoby na to, że uznał, iż problem przepełnienia więzień na Śląsku został właśnie rozwiązany poprzez pomysł utworzenia takiego obozu przejściowego czy obozu kwarantanny w Oświęcimiu. Wiemy również, że w styczniu, pod koniec tego miesiąca, idea ta została wstępnie zaaprobowana i w jednym z dokumentów mowa jest o tym, że w Oświęcimiu ma powstać coś na kształt państwowego obozu koncentracyjnego.
czyli jeszcze nie wprost obóz koncentracyjny, lecz mowa była przypuszczalnie jeszcze właśnie o czymś w rodzaju obozu kwarantanny, to znaczy obozu, który miałby znajdować się w strukturach Inspektoratu Obozów Koncentracyjnych i podlegać bezpośrednio SS, ale miał mieć charakter obozu przejściowego, gdzie Polacy ci aresztowani przez policję na Górnym Śląsku mieli oczekiwać na przeniesienie do innych obozów koncentracyjnych w Rzeszy. Wiadomo również, że w miesiąc później postanowiono, że obóz koncentracyjny w Oświęcimiu może powstać na terenie byłych polskich koszar. Przeprowadzono tam wcześniej inspekcję, w wyniku której stwierdzono, że obiekty te po drobnych pracach adaptacyjnych są zdatne do wykorzystania jako taki właśnie obóz kwarantanny dla 10 tysięcy więźniów polskich. I potem, proszę Państwa, negocjacje z Wehrmachtem, jak się wydaje, trwały w dalszym ciągu do końca marca, kiedy to pojawiają się pierwsze dokumenty wskazujące na to, iż na terenie byłych polskich koszar w Oświęcimiu zaczynają się pierwsze prace instalacyjne związane już bezpośrednio powstaniem nowego obozu. Wiemy też, że mniej więcej w połowie kwietnia zapadły kolejne ważne decyzje, to znaczy ostatecznie Wehrmacht zgodził się wydzierżawić teren polskich koszar na rok SS oraz jednocześnie 15 kwietnia przyznano po raz pierwszy dotację w wysokości 2 milionów marek na prace adaptacyjne budowlane na terenie koszar w Oświęcimiu. Jak się wydaje, w tym czasie problem przepełnienia więzień na Śląsku nie był już aż tak palący, ponieważ okazało się, że owe obozy koncentracyjne w Niemczech będą w stanie przyjąć kolejnych polskich więźniów. W związku z tym zapadła decyzja, że ów obóz kwarantanny dla 10 tysięcy Polaków w Oświęcimiu ma stać się już od tej pory zwykłym niemieckim państwowym obozem koncentracyjnym w ramach ogólnoniemieckiej sieci takich obozów. W dalszym ciągu o pojemności 10 tysięcy więźniów. Von dem Bach-Zelewski, który komentował proces decyzyjny, stwierdził, że w pierwszej kolejności należy zadbać o to, żeby więźniowie polityczni z tego terenu, z Górnego Śląska, pozostali na miejscu w więzieniach, oczekując na otwarcie obozu w Oświęcimiu. Natomiast więźniowie kryminalni mają być przenoszeni do obozów w Rzeszy. W praktyce wiemy, że pierwsze transporty, które wreszcie wyruszyły z więzień śląskich do Niemiec, obejmowało nie tylko więźniów kryminalnych, ale również więźniów politycznych. I teraz, jeżeli obóz koncentracyjny w Oświęcimiu powstał niejako w odpowiedzi na zapotrzebowanie władz policyjnych z Górnego Śląska, to jak się niebawem miało okazać, to nie polscy więźniowie z więzień śląskich mieli być pierwszymi deportowanymi do Auschwitz, ale osoby przywożone z zupełnie przeciwnego kierunku, to znaczy z Małopolski. Dlaczego tak się stało? Jak się wydaje, miało to bezpośredni związek z podjętą wówczas na wielką skalę przez policję niemiecką akcję aresztowania i eliminacji polskich warstw przywódczych, czyli zdarzenia zwane w historii akcją AB, obejmującą głównie obszar generalnego gubernatorstwa. Tam władze niemieckie początkowo nie posiadały jeszcze rozbudowanej sieci policyjnej i przez pierwsze miesiące niemieckiej okupacji w Polsce ostrze represji spadało głównie na Polaków zamieszkałych na terenach włączonych do Rzeszy, czyli Górny Śląsk, Wielkopolska, Pomorze. Tym niemniej, w miarę upływu czasu, kiedy policja niemiecka była w stanie rozpoznać zagrożenia w obszarze generalnego gubernatorstwa,
Również i tam rozpoczęły się aresztowania, z tym, że najpierw w większych miastach, tak jak w Warszawie, w Krakowie, dopiero później ta fala aresztowań dotarła na prowincje. I tutaj mam na myśli przede wszystkim wschodnie tereny dzisiejszej Małopolski, gdzie w owym czasie wykształciły się jakby takie dwa centra, do których kierowano Polaków oskarżonych o działalność antyniemiecką lub po prostu takich, których uważano za potencjalnie niebezpiecznych dla państwa niemieckiego. Był to przede wszystkim Kraków z jego więzieniem na Montelupich, ale też we wschodniej części dzisiejszego województwa małopolskiego więzienie w Tarnowie. To duże, nowoczesne więzienie zbudowane jeszcze w okresie międzywojennym, które mogło pomieścić około 500 więźniów. Z tym, że do więzienia tarnowskiego kierowano początkowo niewielu Polaków. Do końca kwietnia 1940 roku umieszczono tam ich mniej więcej 370. Co prawda do Tarnowa przewożono też transporty z innych mniejszych miejscowości w tym rejonie Małopolski, to znaczy z Sanoka, Krosna, Rzeszowa. Jednak te transporty były stosunkowo jeszcze niewielkie. Było ich jedynie 4 do końca kwietnia. Potem natomiast możemy zaobserwować gwałtowny wzrost więźniów przenoszonych do więzienia tarnowskiego. Czy to właśnie z Zakopanego, czy z również Krakowa, ale też głównie z miejscowości mniejszych, takich jak Sanok, Jasło, Rzeszów, czy nawet Rozwadów i innych takich mniejszych miejscowości na tym obszarze. Także widać, że od mniej więcej początku maja do 23 maja mamy do czynienia na tym terenie z zupełnie nową jakością, nową falą prześladowań Polaków, która z jednej strony objęła wszystkich tych, którzy w jakiejś mierze byli uważani przez lokalne władze policyjne za członków Polskiego Ruchu Oporu. Tutaj chodzi głównie o Związek Walki Zbrojnej, o organizację Orzeł Biały, ale też poza nimi dość znaczną grupę młodzieży, polskich gimnazjalistów, którzy zostali aresztowani w wielkiej liczbie przed rocznicą Polskiego Święta Narodowego 3 maja. Być może chodziło o to, iż władze niemieckie obawiały się, że ci młodzi ludzie będą w jakiś sposób starali się manifestować swój patriotyzm. Wreszcie wśród aresztowanych w tym czasie znalazła się spora grupa inteligentów, nauczycieli, członków lokalnych elit. Poza tym do Tarnowa zaczęto przewozić w większej liczbie tak zwanych turystów. To ludzie, którzy zostali aresztowani podczas prób przekroczenia granicy pomiędzy Generalnym Gubernatorstwem a Słowacją. Chcieli oni przedostać się na Węgry i potem przez Jugosławię, Włochy do Francji, gdzie tworzyła się polska armia generała Sikorskiego. Więc te trzy zasadnicze grupy, czyli właśnie młodzież, czyli owi ochotnicy do Wojska Polskiego i przedstawiciele polskiej inteligencji, składali się na większość więźniów deportowanych do Tarnowa w maju 1940 roku. W wyniku tych deportacji do 23 maja stan tego więzienia wzrósł trzykrotnie, aż do ponad 1200 osób, w wyniku czego, podobnie jak na Śląsku uprzednio, więzienie to stało się dość mocno przepełnione i jak się wydaje, owe transporty kierowane były do Tarnowa od razu z myślą taką, że niedługo, po krótkim pobycie w więzieniu tarnowskim, znaczna grupa tych osób zostanie wywieziona gdzieś. Prawda? I
Jak się okazało, tym punktem docelowym dla więźniów startowych miał się stać KL Auschwitz. Co w międzyczasie działo się w Oświęcimiu, na terenie koszar? Otóż w drugiej połowie kwietnia do Oświęcimia przyjechał zastępca komendanta obozu w Sachsenhausen Rudolf Höss wraz z dwoma innymi oficerami, którzy to dokonali inspekcji terenów baraków. Jak się wydaje, już wtedy oficerowie ci wiedzieli, że w przyszłości zostaną przeniesieni służbowo do Oświęcimia, a Rudolf Höss posiadał jakąś wiedzę o tym, że w przyszłości niedalekiej zostanie tego obozu, nowego obozu koncentracyjnego komendantem. Stwierdzono, że wobec pewnych ograniczeń budżetowych należy wykorzystać wszystkie baraki, które istnieją na tym terenie, czyli baraki pokoszarowe, 22 baraki murowane, ale też znaczną część spośród około 50 wówczas jeszcze istniejących baraków drewnianych na tym terenie, w których to przebywali Polacy wypędzeni przez władze czechosłowackie z Zaozia w 1919 roku. Także plan wówczas zakładał jedynie ogrodzenie tych wszystkich baraków po to, ażeby można było w nich pomieścić około 10 tysięcy więźniów. Był to plan zupełnie niepraktyczny, jak się okazało, i nierealistyczny, ponieważ wymagał wytyczenia i zbudowania bardzo długiego ogrodzenia liczącego co najmniej 2 km, a być może w pewnym wariancie znacznie więcej, co powodowałoby pewne problemy ze strzeżeniem obozu i przede wszystkim wymagałoby znacznej liczby słupów ogrodzeniowych i drutu kolczastego. Wkrótce wszakże okazało się, że nawet ta dość spora pojemność obozu Auschwitz została uznana przez niemieckie władze zwierzchnie jako zbyt niewielka. Otóż prawdopodobnie w związku z postępami akcji AB w Generalnym Gubernatorstwie w końcu kwietnia Himmler zdecydował, iż w wyniku owej akcji około 20 tysięcy Polaków ma zostać umieszczonych w obozie koncentracyjnym. Bardzo krótko potem okazało się, że tym obozem koncentracyjnym miał stać się Auschwitz. W rezultacie już pod koniec maja było wiadome, zresztą ostateczna decyzja w tej sprawie zapadła 1 czerwca, że Auschwitz ma zostać rozbudowane do pojemności 30 tysięcy więźniów, czyli jak należy sądzić owych 10 tysięcy więźniów planowanych wcześniej, plus owych 20 tysięcy Polaków aresztowanych w ramach akcji AB. I teraz sytuacja wyglądała następująco. Mniej więcej 23 maja zakończyła się akcja gromadzenia i koncentrowania więźniów ze wschodniej Małopolski w więzieniu w Tarnowie z jednej strony i w związku z tym więzienie to było gotowe do wyznaczenia pierwszego kontyngentu, pierwszego transportu więźniów, którzy mieli dotrzeć do Auschwitz. W samym Auschwitz 20 maja pojawili się pierwsi więźniowie niemieccy. Byli to kryminaliści, specjalnie wyselekcjonowani spośród więźniów w obozie w Sachsenhausen, którzy w Auschwitz mieli pełnić funkcję kapów blokowych, którzy mieli bezpośrednio więźniów politycznych nadzorować i biciem wymuszać posłuszeństwo. Taka była zasada panująca w niemieckich obozach koncentracyjnych. Także owi Niemcy zostali przeniesieni do Oświęcimia już 20 maja i właściwie przez niemalże najbliższy miesiąc nie mieli tutaj nic do roboty, ponieważ nie było więźniów politycznych, których mogliby nadzorować. Jak wiemy, transport z Tarnowa wyjechał ostatecznie 14 czerwca. W związku z tym pojawia się pytanie, dlaczego pojawiła się tutaj taka zwłoka, dlaczego przez niemal miesiąc nic nie zdarzyło się takiego w Auschwitz, co by wskazywało na to, że obóz może zostać uruchomiony. Otóż wydaje się, że powodem były braki materiałowe. Poza pieniędzmi, które zostały przyznane na rozbudowę Auschwitz, potrzebne były też
materiały budowlane, cegły, drewno, ale przede wszystkim drut kolczasty, którego wtedy dramatycznie po prostu brakowało. Z tych wszystkich dokumentów, które posiadamy z tego okresu oraz z relacji samego komendanta Hessa wynika, że problem braku drutu kolczastego był wówczas bardzo palący, co spowodowało, że istniejących bloków pokoszarowych w Auschwitz po prostu nie zdążono na czas ogrodzić. I w rezultacie, kiedy 14 czerwca do Auschwitz przybył pierwszy transport polskich więźniów politycznych, nie umieszczono ich w blokach pokoszarowych, lecz w zupełnie innym budynku, znajdującym się w pobliżu, tak zwanym budynku sztabowym, jak Niemcy go nazywali. I tam jedynie 14 czerwca, kiedy przyjechał do Auschwitz ów transport z Tarnowa, można było w tym czasie umieścić więźniów. Wiemy, że przypuszczalnie około 10 czerwca zapadły ostateczne decyzje, ponieważ 11 czerwca dyrekcja niemieckich kolei wschodnich Ostbahn sporządziła plan przejazdu pociągu specjalnego ze stacji w Tarnowie do Oświęcimia. Pociąg ten miał wyruszyć o godzinie 10.13 z Tarnowa, dotrzeć do Trzebini około godziny 14 i potem o 15.10 zatrzymać się na stacji w Oświęcimiu. Jak z tego wynika i przypuszczalnie te terminy zostały dotrzymane, możemy stwierdzić, że właśnie 14 czerwca o godzinie 15.10 obóz Auschwitz tak naprawdę został uruchomiony. 13 czerwca wybrano spośród więźniów w Tarnowie 753 mężczyzn, których na noc umieszczono w łaźni miejskiej, w mykwie, i tam poddano ich kąpieli, dezynfekcji. W międzyczasie okazało się, że widocznie władze więzienne były nadgorliwe i do transportu do Auschwitz wybrały takich też więźniów, którzy mieli w Tarnowie jeszcze pozostać z jakichś powodów, być może przeprowadzenia jakiegoś dodatkowego śledztwa albo przeniesienia jeszcze do jakiegoś innego więzienia. W rezultacie w nocy z 13 na 14 czerwca 24 więźniów wycofano z powrotem do więzienia tarnowskiego, a ostatni więzień został jeszcze zabrany niemalże z samej rampy, z bocznicy kolejowej w Tarnowie dnia następnego. Także ostatecznie więźniowie ci zostali umieszczeni w 16 wagonach trzeciej klasy, typu C, jak to zaznaczono w owym niemieckim dokumencie. I był to jeszcze okres, kiedy zdarzało się, iż więźniów do obozów koncentracyjnych kierowano w wagonach osobowych. Później generalnie Niemcy doszli do wniosku, że znacznie prościej i taniej będzie wykorzystać w tym celu wagony towarowe, tak zwane bydlęce. Także bez szczególnego może i tłoku, ale oczywiście też nie znając celu podróży, więźniowie ci jechali do Krakowa, zastanawiając się, co może się z nimi stać. Większość z nich była przekonana, że przypuszczalnie chodzi o przeniesienie na roboty do Niemiec. W Krakowie zatrzymał się pociąg akurat w momencie, gdy z megafonów można było usłyszeć, że wojska niemieckie wkroczyły do Paryża. Paryż skapitulował. To rzecz jasna bardzo źle wpłynęło na morale tychże więźniów. I kiedy około godziny 15 pociąg ostatecznie dotarł do Oświęcimia, więźniowie mogli zobaczyć przez okna, że stacja, na której pociąg się zatrzymał, zowie się Oświęcim. Właściwie większości z nich nic ta nazwa nie mówiła, poza być może dwoma, co ciekawe, oni właśnie urodzili się w Oświęcimiu i z Oświęcimia pochodzili. Wkrótce usłyszeli więźniowie zgrzyt kół przetaczanych po jakichś starych torach i pociąg zatrzymał się na bocznicy bezpośrednio przy budynkach monopolu tytoniowego w Oświęcimiu. Otwarły się drzwi i wtedy po raz pierwszy więźniowie zobaczyli kordon SS-manów i grupę
osób ubranych, ich zdaniem, wówczas dziwacznie, to znaczy w jakieś marynarki niebieskie z pasiastymi czy spodniami, w dużych beretach. Wielu z nich, nie rozumieją zupełnie, gdzie się znaleźli, doszło do wniosku, że być może ci oczekujący na nich ludzie to są jacyś zbuntowani marynarze niemieccy, którzy zostali osadzeni w jakimś obozie. Z krzykiem, z wrzaskiem wypędzono owych więźniów z wagonów. Kazano im ustawić się w kolumnę, nie żałując zrazu wybicia, co było tyle bezsensowne, że miejsce to znajdowało się ledwie kilkadziesiąt metrów od budynku sztabowego, tam gdzie ich ostatecznie zapędzono. Wkrótce rozpoczęto spisywanie personaliów przybyłych do obozu Auschwitz więźniów i na podstawie dokumentów, które zachowały się, możemy wywnioskować, jak owe działania niemieckie przebiegały. To znaczy, widać wyraźnie, że jeśli nawet ci więźniowie, którzy w Tarnowie byli umieszczani w różnych celach, to i podczas transportu, czy tam już na rampie, starali się jakoś zbliżyć do tych kolegów, znajomych lub osób, które pochodziły z tej samej miejscowości, które bliżej znali po prostu po to, żeby było im jakoś raźniej. To widać, że więźniowie ci podchodzili do stołu, gdzie siedzieli pisarze, którzy zapisywali ich dane osobowe, w grupach. Często byli to członkowie rodzin, bracia czy kuzyni, ponieważ pochodzili oni z tych samych miejscowości i niekiedy nosili te same nazwiska. Widać też wyraźnie, że spośród takich grupek osób jako pierwsi, odważniejsi, podchodzili do rejestracji ci, którzy byli starsi, nie wiedząc, co ich może spotkać, starali się niejako w ten sposób chronić młodszych kolegów. Widać też również na podstawie tych dokumentów, kim byli więźniowie z pierwszego transportu, to znaczy my wiemy oczywiście to z relacji więźniów, którym udało się przeżyć. Tych relacji zachowało się w naszym archiwum, takich obszernych, co najmniej kilkadziesiąt. Opublikowano po zakończeniu wojny również kilka książek autorstwa tychże więźniów. Ale również z tych dokumentów możemy potwierdzić, iż wśród aresztowanych było wielu uczniów gimnazjalnych, właśnie aresztowanych za okazywany patriotyzm. Byli to ludzie najczęściej bardzo młodzi, bo w tym transporcie około 35% z nich to osoby, które nie miały więcej niż 20 lat. Kolejnych ponad 40% to osoby, to dwudziestolatkowie. Wreszcie można niejako potwierdzić fakt, iż wielu z tych więźniów przewiezionych wówczas do Auschwitz zostało aresztowanych dlatego, ponieważ starali się dotrzeć do armii polskiej we Francji i zostali zatrzymani na granicy ze Słowacją. Dlatego, ponieważ wśród miejsc zamieszkania podawanych przez tych więźniów można odnaleźć też duże polskie miasta, jak Warszawa, Poznań, Łódź. Wydaje się mało prawdopodobne, żeby aż tak wielu Polaków z nieznanych przyczyn nagle znalazło się na przykład w Jaśle na początku 1940 roku, więc ewidentnie były to osoby, które zostały aresztowane podczas prób przekroczenia granicy, czy to przez niemiecką straż graniczną, czy to przez policję niemiecką, słowacką, czy też przez członków Chlinkowej Gardy. Patrząc również na zawody deklarowane przez tychże więźniów, można się zorientować, iż poza bardzo liczną grupą uczniów, gimnazjalistów, maturzystów i studentów, to znacznie ponad połowa spośród przybyłych do Oświęcimia więźniów, było też wśród nich wielu nauczycieli, oficerów, urzędników.
Co ciekawe, w większości byli to ludzie zamieszkali w miastach, tudzież około 1/3 z nich osoby urodzone we wsiach na terenie Małopolski. Właściwie można powiedzieć, że niemalże cały przekrój ówczesnego polskiego społeczeństwa. Więźniowie już od pierwszych chwil pobytu w Auschwitz traktowani byli niezwykle, niezwykle brutalnie. Byli bici kijami, kopani, zmuszani do wykonywania czynności, które w sposób oczywisty były bezsensowne. Podczas tak zwanej kwarantanny nie było właściwie mowy o to, żeby dokonywać jakichś badań lekarskich, sprawdzać, czy jest pośród przywiezionych do obozu są jakieś osoby, które mogą być ewentualnie nosicielami chorób zakaźnych. W praktyce ów okres kwarantanny sprowadzał się do tego, iż więźniowie mieli wykonywać ćwiczenia fizyczne, tak zwaną gimnastykę, jak zesłani to nazywali, które były niezwykle wyczerpujące. Polegały na skakaniu żabką, na ćwiczeniach w rodzaju padni powstań. Więźniowie musieli położyć się na wysypanym żwirem placu apelowym i przetaczać się w prawo lub w lewo. Właściwie chodziło po to, żeby ich jedynie zmęczyć i żeby przede wszystkim zmusić ich do, czy nauczyć wykonywania bezzwłocznego wszelkich rozkazów, które otrzymywali czy to od SS-manów, czy też od nadzorujących ich kapów. Poza tym nie szczędzono im upokorzeń, zwłaszcza ostrze prześladowań zwróciło się wobec osób starszych, wobec ludzi, którzy deklarowali swoją wiarę, modląc się, czy też żegnając. Oczywiście najbardziej szyderczo SS-mani zwracali się do księży, których kilku było w tymże transporcie, jak również i Żydów, bo wśród przewiezionych wówczas tarnowych było też kilkunastu tarnowskich Żydów, członków tamtejszej inteligencji. Więc kazano im na przykład wchodzić na drzewo i śpiewać psalmy albo na jakąś beczkę i odmawiać modły, a kiedy ci z kolei nie mogli się obie księża czy też Żydzi wspiąć na drzewo, SS-man Ludwik Plage szczuł ich psem. Także zupełnie, zupełnie absurdalne czynności, które właściwie niczemu praktycznemu nie mogłyby służyć. Ci więźniowie, którym udało się otrzymać skierowanie do jakiejś produktywnej pracy, mogli uważać się za szczęśliwców. Było ich na początku jedynie kilku, to znaczy to byli więźniowie skierowani do izby chorych, gdzie znoszono pobitych i wyczerpanych kolegów. To byli więźniowie, którzy zostali skierowani do pracy w wydziale politycznym do uzupełniania i spisywania dokumentów, danych osobowych tychże więźniów. Wreszcie ci, których wysłano do pomocy do biura budowlanego SS, którzy stali się jako zaczątkiem Kommandobauleitung. Niemniej mijały dnie, właściwie tygodnie, nic takiego nie działo się w budynku sztabowym i na placu go okolającym, co świadczyłoby o tym, że więźniowie mogą zostać skierowani do jakiejś produktywnej pracy. W tym czasie do Auschwitz przybył też już drugi transport polskich więźniów politycznych z więzienia w Wiśniczu Nowym. I tych więźniów skierowano nie do budynku sztabowego, ale już do jednego z pierwszych trzech ogrodzonych bloków murowanych na terenie obozu Auschwitz.
to oni tam byli zatrudniani przy pracach budowlanych, przy znoszeniu kolejnych odcinków ogrodzenia obozowego. Jak się wydaje, Hessowi w tym czasie udało się uzyskać przydział drutu kolczastego, z tym, że jeszcze w lipcu starał się on o pozyskanie drutu kolczastego z byłych obozów dla polskich jeńców wojennych na Śląsku. Także widać było, że owe przydziały materiałów budowlanych, a zwłaszcza wspomnianego drutu, były jeszcze wtedy dalece niewystarczające i pozwalały jedynie na stopniowe ogradzanie kolejnych bloków na terenie polskich koszar. Także właściwie więźniowie z pierwszego transportu zostali skierowani do prac budowlanych dopiero z początkiem lipca, kiedy to przeniesiono ich do obozu, właściwego obozu koncentracyjnego, do byłych baraków pokoszarowych. W tym czasie również zaczęto do Auschwitz skierować znacznie mniejsze transporty już, ale ze Śląska, z więzienia w Katowicach. Było to po kilkadziesiąt osób i w związku z tym stan obozu powoli rósł. Niemniej jego wielkość zależała w dużej mierze od możliwości zapewnienia zakwaterowania dla nowo przebywających więźniów i nawet przyjmując, że starano się owych świeżo deportowanych do obozu więźniów jakoś maksymalnie upchnąć w istniejących pomieszczeniach, czyli wtedy jeszcze należy pamiętać, w obozie nie było prycz, więźniowie spali w posadzce w salach bloków, ponieważ było ich bardzo wielu, w związku z tym musieli leżeć na boku i dopiero po pewnym czasie, kiedy już nie mogli wytrzymać dłuższego przebywania w takiej pozycji, blokowy wydawał komendę, na którą wszyscy mogli obrócić się jednocześnie na drugi bok. Nie było też w tym czasie w tych budynkach podstawowych zupełnie urządzeń sanitarnych. Więźniowie mogli co najwyżej myć się przez studni, takiej rynnie umywalni, która znajdowała się przed blokiem. Nie było też właściwie kuchni obozowej, którą rolę spełniały wojskowe kotły ustawione przy bloku numer 1. Tam gotowano zupę dla więźniów. Także w tym okresie widać było już, iż niektórzy więźniowie zaczynają tracić siły i coraz bardziej zbliżać się do punktu, w którym nie byli już w stanie pracować, a ci, którzy w Auschwitz pracować nie mogli, byli właściwie skazani na śmierć, to znaczy kierowani byli do jakiejś izby chorych, gdzie właściwie nie zapewniano im żadnej opieki, nie dostawali w dodatków żywnościowych za pracę na budowie. W związku z tym pobyt w takiej izbie chorych, później w szpitalu obozowym, był dla nich prostą drogą w kierunku do śmierci. Ciała więźniów, którzy zmarli w obozie, były zawożone wózkami dwukołowymi do krematorium. To krematorium istniało stosunkowo, czy powstało stosunkowo wcześnie i było ujęte w planach budowlanych już w kwietniu, w końcu kwietnia 1940 roku, co jest o tyle interesujące, że miało to być pierwsze stacjonarne krematorium zbudowane w niemieckim obozie koncentracyjnym o zdolności spalania do 100 zwłok w ciągu doby. To może się wydać niewiele w porównaniu z tym, co zdarzyło się w Auschwitz później, kiedy to oddano do użytku ogromne krematoria i komory gazowe. Jednakże nawet to krematorium miało zdolność spalania zwłok wyższą niż liczba zmarłych we wszystkich niemieckich obozach koncentracyjnych przed wojną razem wziętych. Ponadto w
budynku, do którego, w którym przeprowadzono ową adaptację polegającą na budowie obok niego komina i zainstalowaniu tam pieca krematoryjnego, już z góry przewidziano miejsce pod umieszczenie drugiego takiego pieca krematoryjnego, co dawałoby rzecz jasna łączną zdolność spalania zwłok do 200 ciał w ciągu doby. Także z góry można stwierdzić, że projektując obóz koncentracyjny Auschwitz, SS-mani założyli, że śmiertelność w nim będzie bardzo duża. Dlaczego? Trudno powiedzieć. Być może zdawano sobie sprawę, że ma być to obóz dla Polaków, których należy traktować gorzej, że większość z nich będą stanowić wrogowie Rzeszy. W związku z tym nie trzeba było szczególnie przejmować się tym, że warunki pobytu w takim obozie będą zupełnie tragiczne i że powodować one będą bardzo wysoką śmiertelność. Także już wtedy, w drugiej połowie 1940 roku, można było zauważyć, że po pierwsze Auschwitz ma być w przyszłości obozem dla więźniów polskich i że ma stać się też obozem innym od wszystkich innych obozów funkcjonujących do tej pory w Rzeszy, czyli obozem o bardzo wysokiej śmiertelności. Takie były założenia. Należy też wspomnieć, że więźniowie byli o tym informowani od samego początku, już w momencie, kiedy transport polskich więźniów przybywał do Auschwitz, byli oni gromadzeni na placu Epelowym i zastępca komendanta Lagerführer Karl Fritsch miał w zwyczaju wygłaszać do nich mowę. Takie przemówienie można znaleźć, tekst jego można znaleźć w materiałach Ruchu Oporu. Bardzo wielu więźniów je zapamiętało w nieco różniących się wersjach, ale generalnie zawsze zawierało ono informacje następujące, że przybyliście tutaj do niemieckiego obozu koncentracyjnego i to nie jest sanatorium, że można z niego wyjść jedynie przez komin, i że Żydzi mogą żyć tutaj przez 2 tygodnie, księża przez miesiąc, a pozostali więźniowie przez 3 miesiące. To miało rzecz jasna spowodować przerażenie, strach u więźniów. Być może było to spowodowane jakimiś sadystycznymi skłonnościami u zastępcy komendanta Fritscha. Niemniej po części, jak się okazało, te obietnice złożone przez Fritscha były prawdą. To znaczy, rzeczywiście ostrze prześladowań ze strony SS-manów i kapów było kierowane w tym czasie głównie wobec Żydów i księży. Co prawda nie posiadamy materiałów, które mogłyby potwierdzać ową bardzo wysoką śmiertelność wśród więźniów żydowskich przenoszonych wówczas wraz z Polakami do Auschwitz, ale w roku następnym, 1941, wtedy, kiedy pozwalają na to materiały źródłowe, można potwierdzić, że rzeczywiście średnia życia więźnia Żyda w Auschwitz wynosiła około 15 dni. Więźniowie, których przewożono do Auschwitz, którzy byli księżmi lub zakonnikami, również traktowani byli szczególnie surowo i szczególnie źle, chociaż wkrótce okazało się, że dzięki pomocy innych więźniów polskich udało się ich ocalić. Bardzo wielu z nich w ten sposób, iż przenoszono ich do miejsc pracy, w których nie musiano, nie wymagano od nich aż tak wielkiego wysiłku. I wreszcie w końcu 1940 roku w wyniku starań ze strony Stolicy Apostolskiej księży z tych, którzy wówczas jeszcze pozostali przy życiu z Auschwitz przeniesiono do obozu koncentracyjnego w Dachau. Natomiast Polacy z pewnością przeciętnie mieli szansę na przeżycie więcej niż 3 miesięcy w Auschwitz.
Co wynikało, jak należy się spodziewać, z prostego faktu, iż gdyby rzeczywiście SS-mani zabijali więźniów w takim tempie, tak prędko, to niedługo w obozie nie miałby kto pracować. Wiemy, że początkowo w lecie 1940 roku liczba zmarłych w obozie była stosunkowo niewielka i to było kilka osób zmarłych, kilku więźniów zmarłych w ciągu doby. Aczkolwiek już na jesieni okazywało się, że niekiedy liczba zmarłych w ciągu dnia zbliżała się do prawie 100. W związku z tym komendantura obozu postanowiła zamówić ponownie u firmy Topf i Synowie z Erfurtu drugi piec krematoryjny, który został w budynku krematorium zamontowany. Wiemy również, że w okresie do mniej więcej wiosny 1941 roku żyło jeszcze w około 70% więźniów z pierwszych transportów. Pozostali zmarli. Zmarli, zostali zamordowani, zabici, zakatowani, zmarli z głodu, z chorób, z brutalnego traktowania. Wiemy to dlatego, ponieważ zachowała się dość spora kolekcja zdjęć identyfikacyjnych wykonywanych w obozie po przybyciu transportów do Auschwitz. To biuro, czy też to atelier fotograficzne powstało dopiero z końcem zimy 1940 roku. W związku z tym, spoglądając na zdjęcia tych osób i sfotografowanych wówczas i przeliczając, ilu z nich miało szansę, żeby im te zdjęcia zostały wykonane, możemy określić mniej więcej śmiertelność panującą w tym okresie. Najwięcej, jak się wydaje, więźniów zmarło późną jesienią i zimą spośród tej grupy 1940, na przełomie 1940-1941 roku. Sytuacja ta właściwie nie ulegała zmianie przez następne miesiące, w okresie, kiedy to w dalszym ciągu obóz Auschwitz był miejscem deportacji praktycznie głównie i wyłącznie Polaków. Również w mniejszej liczbie Żydów polskich. Sytuacja ta zaczęła nieco ulegać zmianie, kiedy to w 1941 roku na wiosnę niemiecki koncern IG Farben Industrie, wielka firma chemiczna, postanowił zbudować w pobliżu Oświęcimia wielką fabrykę kauczuku syntetycznego do produkcji opon potrzebnych dla niemieckiej armii i później również paliwa syntetycznego, benzyny, ciężkiego oleju dla niemieckiej marynarki wojennej. I wtedy to okazało się, że firma będzie potrzebować nagle bardzo wielu więźniów do pracy. A obóz Auschwitz był wówczas obozem jeszcze stosunkowo niedużym, to znaczy bardzo wielu Polaków kierowano do Auschwitz, ale równie wielu z nich umierało, w wyniku czego stan obozu ledwie przekraczał w połowie 1941 roku w 10 tysięcy. Także z tego względu władze niemieckie podjęły decyzję, ażeby do Auschwitz przenieść 100 tysięcy sowieckich jeńców wojennych, którzy mieliby być wykorzystani głównie do pracy w niemieckim przemyśle. A w styczniu 1942 roku, kiedy okazało się, że po bitwie pod Moskwą, po pierwszej klęsce niemieckich wojsk lądowych w czasie II wojny światowej, kiedy to Himmler doszedł do wniosku, że jeńcy sowieccy nie będą do dyspozycji w wystarczającej liczbie, nakazał, ażeby w ich miejsce kierować do Auschwitz Żydów, którzy właśnie mieli być deportowani na wschód. Tych Żydów, którzy mieli stanowić w Auschwitz w późniejszych latach siłę roboczą dla obozu i dla niemieckich przedsiębiorstw przemysłowych. Także od tej pory możemy mówić o zupełnie nowym rozdziale w historii Auschwitz. Kiedy to
więźniami w obozie byli w ogromnej większości Żydzi. Niemniej to nie oznacza wcale, że w późniejszych latach Polaków do Auschwitz nie przewożono. Wprost przeciwnie, liczba Polaków systematycznie wzrastała, a najwięcej z nich pojawiło się w obozie, kiedy to w 1944 roku zaczęto do Auschwitz kierować wielkie transporty polskich więźniów z Warszawy po wybuchu Powstania Warszawskiego. Co stało się z więźniami polskimi z pierwszych transportów po zakończeniu wojny? Jeszcze przed ewakuacją Auschwitz bardzo wielu z nich wywieziono do innych obozów koncentracyjnych w Niemczech. Wielu z nich tam zginęło. I wreszcie ci, którym udało się przeżyć, zostali zarejestrowani przez alianckie władze okupacyjne w Niemczech Zachodnich i stamtąd posiadamy dość wiele dokumentów bardzo ciekawych i wzruszających. Jedni z nich starali się do Polski wrócić, ale wielu również odmawiało wyjazdu do kraju w ankietach, które wypełniali w rubryce czy chce wyjechać do Polski, względnie dlaczego nie chce. Pisywali oni, że nie chcemy wracać do Polski, ponieważ jest ona pod okupacją. Także wielu z nich pozostało na Zachodzie. Wśród nich również ci, którzy trafili na przykład do Stanów Zjednoczonych, którzy dość dobrze zaaklimatyzowali się tam w tamtejszym środowisku na emigracji. Wielu innych wróciło do Polski wszakże i niektórzy stali się celem z kolei prześladowań władz komunistycznych, to zwłaszcza ci, którzy byli aresztowani za działalność w akowskim ruchu oporu. Dziś właściwie pamięć o więźniach z pierwszych transportów kultywowana jest przez ich rodziny, przez organizacje społeczne i oczywiście również w muzeum w Auschwitz obchodzimy uroczyście Dzień Przebycia Pierwszego Transportu Polskich Więźniów Politycznych. Czyli jasno, symbolicznie ta data uważana jest za moment w czasie, kiedy to czcimy nie tylko owych 728 więźniów, którzy przybyli 14 czerwca do obozu, ale wszystkich więźniów politycznych Polaków, którzy do tego obozu trafili. Ci z Państwa, którzy będą szerzej zainteresowani tą tematyką, zachęcam serdecznie do przeczytania wspomnień byłych więźniów, które były publikowane po wojnie, które wydaje również muzeum w Oświęcimiu. Są to na przykład wspomnienia Jerzego Bielskiego, książka Wiesława Kielara. Mogą Państwo również zapoznać się z kilkoma artykułami i pozycjami naukowymi.